Magazyn Minął Tydzień, Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie tygodnia w telewizji Zielona Góra. Przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń zaczynamy od 15 już edycji Balu Mistrzów Sportu. Tradycyjnie kapituła złożona z 40 ekspertów wybrała najlepszego sportowca Zielonej Góry w ubiegłym roku. I niespodzianek nie było, zwyciężył Patryk Dudek. Popularny Duzers, odbierając nagrodę, podkreślał, że to wyróżnienie za miniony rok, a w tym roku także dołoży wszelkich starań, aby święcić triumfy. Tego wieczoru w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego obowiązywał strój galowy, a nie sportowy. To zupełnie inna rywalizacja, a o tytuł najlepszego sportowca Zielonej Góry walczyli ci, których wyczyny mogliśmy podziwiać przez cały rok na światowych arenach. O niespodziance nie było mowy. Żużlowy wicemistrz świata Patryk Dudek został najlepszym sportowcem Zielonej Góry 2017. Popularny Duzer ze statuetkę odebrał na uroczystym 15. Balu Mistrzów Sportu. Patryk Dudek, proszę Państwa, na miejscu pierwszym. Odbierając nagrodę, Patryk Dudek podkreślił, że te wszystkie zwycięstwa w plebiscytach i ważne nagrody są za miniony rok. Z uśmiechem dodał, że chciałby też nagrody zdobywać w tym roku i że będzie robił wszystko, aby 2018 był także radosny dla kibiców. W tym roku będzie jeszcze lepiej. Te nagrody są za tamten rok, ale jeśli uda mi się i chciałbym oczywiście te nagrody pierwsze zdobywać w tym roku, więc będę robić wszystko, żeby kibiców żużlowych oraz tych, co się nie znają na żużlu, ucieszyć w tym roku, tak żeby było wszystko dobrze. Drugie miejsce w plebiscycie zajęła Joanna Łochowska, a trzecie Łukasz Koszarek, kapitan Stelmetu NIPC Zielona Góra. Joanna Łochowska to mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów. Podczas gali powiedziała, że to dla niej ogromna niespodzianka i wyróżnienie, ale zaraz po balu wraca do treningów, bo na horyzoncie są już marcowe mistrzostwa Starego Kontynentu, a Łochowska broni złota. Bal ma to do siebie, że naprawdę jest takim, taką dużą nagrodą, tak, za cały rok ciężkich treningów, ciężkiej pracy i docenieniem też przez specjalistów, którzy znajdują się w kapitule naszych sukcesów i to jest fajne, że gdzieś ten nasz wysiłek jest zauważony. Dają nam radość, emocje i liczymy na kolejne sukcesy, chwalił sportowców prezydent miasta Janusz Kubicki i zaznaczył, że żałuje, że miasto może wynagrodzić tylko kilku sportowców, bo przecież jest ich dużo więcej. Możemy być wszyscy dumni z tego, jak mamy wspaniałych sportowców. Niestety dzisiaj mogliśmy tylko kilku z nich wynagrodzić, bo ich jest zdecydowanie więcej. Ja się cieszę, bo tak naprawdę dają nam radość, dają emocje i wierzę w to, że w tym roku będą kolejne sukcesy, czego wszystkim sportowcom i mieszkańcom również życzę. Czwarte miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca Zielonej Góry w 2017 roku zajął kolarz trasy Zielona Góra Filip Prokopyszy. Na piątą pozycję para rock'n'rolla akrobatycznego Anna Miedzielec i Jacek Tarczyło. Kapituła ekspertów doceniła zielonogórskich tancerzy, zwłaszcza za zdobycie złotych medali w igrzyskach sportów nieolimpijskich, które w ubiegłym roku odbyły się we Wrocławiu. Jest nam bardzo miło, że na nas głosowali, że nas zauważyli po raz kolejny, ponieważ no, jest tych sportowców w Zielonej Górze z dobrymi osiągnięciami sportowymi wielu. Także bycie w piątce na pewno jest naprawdę jest zaszczyt i my się cieszymy po raz kolejny, chyba trzeci już raz tu jesteśmy. Tak, no cieszymy się, że tu jesteśmy, z naszymi kolegami sportowcami, możemy usiąść z nimi, się z nim pobawić i pogadać. I raz w roku, bo to jest raz w roku, bo nigdy nie ma czasu. O kolejności plebiscytu na najlepszego sportowca Zielonej Góry decyduje kapituła złożona z 40 ekspertów. Kandydaci, koalicje i sondaże. Z początkiem lutego mieliśmy poznać nazwisko kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Tak się jednak nie stało. W dalszym ciągu nie wiemy, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej. Cicho jest także w obozie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybory zbliżają się wielkimi krokami, a partie jakoś tak powoli się zbroją. Z początkiem lutego Prawo i Sprawiedliwość miało ogłosić nazwisko kandydata na prezydenta Zielonej Góry. Już wiadomo, że najwcześniej wydarzy się to z początkiem marca. Powód? Władze Prawa i Sprawiedliwości zamówiły badania sondażowe, a ich wyniki pokażą, który z trójki kandydatów ma największe szanse w walce o fotel prezydenta miasta. Takie badania szefostwo Prawa i Sprawiedliwości zleciło w największych polskich miastach.
Spotkaliśmy się w Warszawie, to było przed właśnie... Wiceprzewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna zaznaczył, że spotkanie zielonogórskich struktur odbyło się w ubiegłym tygodniu. Wówczas poruszono wszystkie kwestie związane z wyborami samorządowymi. Przede wszystkim skupiliśmy się na budowaniu programu dla Zielonej Góry, tłumaczy. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się, poprosiłem jako zarząd powiatu Zielona Góra o spotkanie wszystkich radnych i rozmawialiśmy, to była dosyć długa rozmowa, wytyczyliśmy sobie plany, jakie kto zrobi z radnych, przygotowałem przede wszystkim w krótkim czasie ten, w oparciu o pewne dane, zmodyfikujemy nasz projekt, jeśli chodzi o program dla Zielonej Góry. Co ciekawe, Materna zdradził też, że jednym z trójki kandydatów jest Zbigniew Kościk, radny Sejmiku Województwa i dyrektor trzeciego liceum. Jednak zmiany w ordynacji wyborczej przyjęte przez Prawo i Sprawiedliwość spowodowały, że Kościk rezygnuje. Jest nowa ordynacja, która zakazuje do dwóch różnych instancji, czyli automatycznie wypada, a był i chciał chętnie startować na to. Jest bardzo dobrze przygotowany, duże doświadczenie w sile wieku. A jak do wyborów samorządowych przygotowuje się Polskie Stronnictwo Ludowe? Ludowcy do sejmiku kompletują własne listy. A co z wyborami do ratusza i walką o fotel prezydenta? Szef miejskich struktur Arkadiusz Dąbrowski tłumaczy, że PSL pozytywnie ocenia dotychczasowe działania obecnej władzy oraz radnych Zielonej Razem. Pytany o internetowe doniesienia na temat ewentualnej koalicji Zielonej Razem i PSL w wyborach do Rady Miasta nie mówi nie, ale stanowczo zaznacza, że to kwestia poważnych dyskusji o swoim kandydacie na prezydenta PSL. PSL póki co milczy. Myślę, że to jest za szybko, żeby mówić o współpracy, ale nie ukrywam, że wspieramy pracę magistratu, że wspieramy klub radnych Zielona Razem, dlatego że uważamy, że wiele dla miasta dobrego się dzieje i też po prostu uważamy, że wiele ataków, które prowadzą różne grupy społeczne właśnie na pana prezydenta i na radnych jest nieuzasadniona. W dalszym ciągu nie wiadomo, na kogo postawi Platforma Obywatelska, ale najczęściej w tej roli wymieniany jest Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i przewodniczący klubu radnych PO w Ratuszu. Pojawia się też pytanie o to, czy w wyborach wystartuje obecny gospodarz Zielonej Góry Janusz Kubicki. Filip Gryko, szef prezydenckiego klubu Zielona Razem, tłumaczy, że decyzje zapadną na dniach. Prezydent Zielonej Góry będzie kandydował? Ja myślę, że też niedługo ogłosimy, czy prezydent startuje i jaki będzie pomysł na przyszłość. Także też czekamy jeszcze, troszeczkę przygotowujemy się, zobaczymy kiedy. Jako pierwsi wszystkie wyborcze karty odsłonili działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy w czerwcu ubiegłego roku oficjalnie zaprezentowali kandydata na prezydenta. Teraz wracamy do tematu budowy nowego szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze. W zupełnie nowej lokalizacji kulisy tej sprawy zdradził poseł Jerzy Materna, który od początku jest zaangażowany w proces budowy szpitala. Poseł Jerzy Materna, od którego rozpoczęła się w Zielonej Górze żywa dyskusja na temat budowy szpitala wojewódzkiego w zupełnie nowej lokalizacji, zdradził kulisy dotychczasowych rozmów w tej kwestii. Niestety, ale wiekowe większości budynków nie nadają się... Jak tłumaczy Materna, pomysł na szpital zrodził się już kilka ładnych lat temu. Jego budowy domagali się lekarze, którzy podkreślali, że inwestowanie w starych murach obecnej placówki jest nieopłacalne i nigdy nie wprowadzi tam wysokich standardów. Materna zaznacza, że w ostatnim czasie intensywnie w tej kwestii dyskutował zarówno z marszałkiem regionu, jak i prezydentem miasta. Były też rozmowy w ministerstwach. W efekcie wiceminister Jerzy Materna liczył na to, że Elżbieta Polak, marszałek regionu, zgodzi się na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy trasie północnej. Niestety stało się inaczej. Słyszymy 29 stycznia, że pani marszałek się wycofuje z tego pomysłu i mówi, że takiej możliwości nie ma. Ja zwracam się do pani marszałek, żeby jednak pomyślała o dobru tych mieszkańców, którzy w większości w tym szpitalu to są właśnie mieszkańcy Zielonej Góry, że chcemy nowego szpitala i jest idea, żeby znaleźć środki, będziemy tutaj zabiegać. Materna nie ukrywa, że budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka na działce przy trasie północnej mogłaby rozpocząć budowę nowego szpitala wojewódzkiego. Jak dodał, w planach jest także przeniesienie tam stacji pogotowia ratunkowego. Materna zapewnia, że Warszawa będzie wspierać inwestycje i powołuje się chociażby na program Innowacyjna Gospodarka. Władze miasta chcą partycypować w tym przedsięwzięciu, podobnie jak Lasy Państwowe, co potwierdził obecny podczas spotkania nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Wojciech Grochala. Wszystkie decyzje, które podjął dyrektor Leszek Banach, zostają zachowane. Nikt, z żadnych się nie wycofujemy.
Oczywiście, jeśli no, uczestniczyłem przed chwilą w tej konferencji prasowej, te szczegóły tutaj były omawiane, więc jeżeli rzeczywiście dojdzie do realizacji, to oczywiście my jako Regionalna Dyrekcja na pewno będziemy wspierać rozwój miasta i te inicjatywy związane z budową szpitala. Podczas konferencji poseł Materna i nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych tłumaczyli także, że zmiana na stanowisku dyrektora w lasach nie jest w żaden sposób związana z decyzją o budowie szpitala. Pan Wojciech Grochala to nie jest spadochroniarz z północy i nie będzie przenosił siedziby dyrekcji z Zielonej Góry do Gorzowa, zaznaczał Materna. A nowy dyrektor podkreślał, że szanuje wszystkie decyzje podjęte przez poprzednika i że w działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie będzie wprowadzał rewolucji. Działamy na żywym organizmie, jakim są lasy, przyroda i tutaj również kwestie kadrowe mają na to zawsze wpływ, więc nie możemy sobie pozwolić na to, że nagle dokonujemy jakichś chaotycznych ruchów kadrowych. Tu będzie ewolucja, na pewno będę się przyglądał moim pracownikom. Wojciech Grochala jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości i startował w wyborach do Sejmu oraz do Parlamentu Europejskiego. Od ponad 20 lat był leśniczym pod Strzelcami Krajeńskimi. Trwają ferie, więc tradycyjnie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują autokary, którymi młodzież wyjeżdża na zimowiska. Taki stały punkt kontroli autokarów zlokalizowany jest przy pętli MZK na ulicy Wrocławskiej. Funkcjonariusze sprawdzają stan techniczny pojazdów oraz oczywiście stan trzeźwości i uprawnienia kierowców. Pan Mariusz Król 20 lat przepracował jako kierowca w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Od niedawna jeździ po dzielnicy Nowe Miasto, przywozi i odwozi dzieci do szkół. Przed kierowcą pierwsza dłuższa wycieczka autokarem pełnym dzieci to wyjazd na półkolonie do Poznania. Pierwszy raz jadę, więc autobus mam od 3 tygodni, jeszcze go nie znam tak dobrze. Przy takiej kontroli to policjant mi powie. Tu jest taki defekt, tam jest ok. No i tak myślę, że to powinno być za każdym razem. Ferie to czas wyjazdów, a każda dłuższa podróż powinna być odpowiednio przygotowana. Organizatorzy już od wielu lat muszą liczyć się z koniecznością kontroli autobusu przez policję lub inspekcję transportu drogowego. Wiedzą o tym również przewoźnicy podstawiający autokary na wyjazdy. Wszystko działa, wszystko było sprawdzane, układ kierowniczy sprawdzany, światła sprawdzone, także wszystko działa. A proszę powiedzieć dla pana, dla kierowcy, to też jest ważne, żeby przed wyjazdem w taką trasę, bo jedziecie do Poznania, kawałek jest, żeby wszystko było dobrze. Bardzo ważne jest, żeby auto było sprawne, to my też chcemy tego. Funkcjonariusze drogówki po raz kolejny uruchamiają stały punkt kontroli autobusów, który będzie działał w godzinach od 7 do 9 rano na pętli MZK przy ulicy Wrocławskiej. Punkt będzie czynny przez całe ferie, czyli do niedzieli 25 lutego. Można też zwrócić się do funkcjonariuszy z prośbą o skontrolowanie pojazdu, na przykład pod szkołą. W tamtym tygodniu złożyliśmy zawiadomienie na policję, że będziemy organizować wycieczkę do Poznania, do muzeum i prosimy o kontrolę autobusów, ponieważ jest bardzo dużo dzieci. Jadą 3 autobusy dla bezpieczeństwa naszego i przede wszystkim dzieci. Prosiliśmy, żeby policja przyjechała. Kontrola przeprowadzana przez policjantów jest bardzo szczegółowa i dotyczy zarówno stanu technicznego, odpowiedniego oznakowania autobusu oraz stanu trzeźwości i uprawnień kierowcy. Należy pamiętać, że niezbędnymi elementami wyposażenia każdego autobusu są gaśnica, apteczka, tabliczka oznaczająca, że pojazdem podróżuje zorganizowana grupa dzieci lub młodzieży do lat 18 oraz oznaczenie na zewnątrz autobusu informujące o liczbie miejsc. Dzisiaj kontrolujemy autokary, wiadomo, okres ferii. Także, żeby dzieciaczki bezpiecznie jechały, no najważniejsze, stan trzeźwości kierującego, stan techniczny pojazdu, obowiązkowe wyposażenie, no czas pracy, wiadomo jak tam kierowca, czy odpoczynki, prawidłowo wszystko ma. Organizatorzy wyjazdu, opiekunowie czy rodzice, którzy chcieliby, aby policjanci skontrolowali stan techniczny autobusu wyjeżdżającego z dziećmi czy młodzieżą, mogą zgłosić taką prośbę pod numerami telefonu 997 lub 68 476 24 11 lub 68 476 24 12. Czy drony będą wykorzystywane w służbie policji i straży pożarnej? W Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie policjantów, strażaków oraz inżynierów z Uniwersytetów Cottbus i Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy dyskutowali właśnie o wykorzystaniu obiektów latających do patrolowania pogranicza. Bezzałogowe urządzenia latające, czyli popularne drony, mają szereg zastosowań, a inżynierowie cały czas wprowadzają kolejne nowości.
Dron już dawno przestał służyć tylko do robienia zdjęć. Niewielkie urządzenie wyposażone w GPS potrafi bez problemu dolecieć w określone miejsce, a różne czujniki pomagają mu wygrać z silnym wiatrem. Wykorzystywany jest na przykład przy transporcie niewielkich pakunków, a wyposażony w odpowiednie mierniki w wielu polskich miastach bada skład dymu ulatniającego się z komina. Po drony sięgają też służby mundurowe. Policja i Straż Pożarna chętnie korzysta z tego rozwiązania w trudnej służbie strażaków. Ten sprzęt naprawdę się sprawdza. Możemy gdzieś na wysokości sprawdzić, jak się rozwija pożar, bądź są osoby uwięzione, jakich technik do nich dostarczyć. Taki dron, jeżeli będzie większej mocy, to może podciągnąć linę na jakąś wysokość i pomóc strażakom zbudować jakieś stanowisko. Można takim dronem dostarczyć apteczkę pierwszej pomocy, bądź też defibrylator automatyczny, ten AED. I choć to wszystko brzmi nieprawdopodobnie, to strażacy ochotnicy z Jarogniewic już korzystają z drona, który w akcjach ratowniczych jest niezastąpiony. Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów niezbędnych do tego, żeby mógł ten dron już wystartować. Mamy przeszkolonych 3 strażaków ochotników z OSP Jarogniewice, którzy właśnie zdali egzaminy państwowe. Mogą obsługiwać tego drona i w zasadzie jesienią, czy w zasadzie w grudniu kupiliśmy tego drona z budżetu miasta i z budżetu dofinansowanego przez nadleśnictwa powiatu zielonogórskiego. W siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie odbył się pierwszy z 4 zaplanowanych warsztatów mających na celu przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania dronów do akcji straży pożarnej na terenie przygranicznym i w euroregionie Szprewany-Sabóbr. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg przez Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus oraz Katedrę Przemysłowej Technologii Informatycznej i Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach tego projektu wypracowujemy potrzeby zarówno w zakresie technologii, jak i organizacyjnych rozwiązań zastosowania takich bezzałogowych statków powietrznych. No i mamy nadzieję, że to później zostanie wdrożone w praktykę. Celem projektu przeprowadzanego z udziałem partnerów wewnętrznych i zewnętrznych jest określenie, gdzie oraz w jakich sytuacjach użycie dronów do akcji strażackich może stanowić pomocne uzupełnienie działań w euroregionie Szprewy-Nysy-Bobru oraz na terenie przygranicznym. Przewidziane są dyskusje z udziałem ekspertów na temat wymagań technicznych, kwestii prawnych i potencjalnych scenariuszy wykorzystania dronów. Zastosowanie dronów w straży pożarnej nakierunkowane jest na badanie dużych pożarów, na przykład wysypisk czy hal magazynowych. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy nie przybywają tam osoby. Chodzi o uzyskanie pierwszego obrazu z miejsca pożaru. Tym bardziej, że drony wyposażone są w odpowiednie kamery światła dziennego i na podczerwień. Kolejne spotkanie w formie warsztatów w temacie wykorzystania dronów na terenach przygranicznych odbędzie się w kwietniu. W magazynie minął tydzień, ponownie polityka i temat wyborów samorządowych. Jak będą kształtowały się okręgi wyborcze, kto wystartuje na listach i kiedy poznamy nazwiska kandydatów? O tym m.in. dyskutowali goście programu Stary Rynek 1. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki przy jednym stole z szefem ludowców. To zdjęcie z listopada ubiegłego roku. Wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił Janusza Kubickiego za to, co robi dla Zielonej Góry. Ja bardzo cenię pana prezydenta za jego sposób prowadzenia polityki. Za to, że próbuje łączyć różne środowiska samorządowe. Prezydenta Kubickiego i cały klub Zielonej razem chwali także, o czym już mówiliśmy, Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Doceniamy te wszystkie inwestycje, które były tutaj przez ostatnie lata czynione i myślę, że właśnie w tym kierunku Zielona Góra powinna zmierzać. Czy to może oznaczać wyborczą koalicję ludowców i radnych Zielonej Razem? Piotr Barczak, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że działacze PSL-u mają twardy orzech do zgryzienia przed wyborami samorządowymi. Z jednej strony niektórym potencjalnym kandydatom PSL-u blisko do klubu prezydenta, z drugiej strony władze Polskiego Stronnictwa Ludowego z pewnością podejmą decyzję o tym, aby PSL wystartowało indywidualnie. Część osób chciałaby startować z list prezydenta Kubickiego, dlatego że większe szanse ma, bo mówmy się, PSL nigdy nie miał reprezentanta w Radzie Miasta u nas z własnych list. Natomiast z drugiej strony, jako ugrupowanie partyjne, pewnie otrzyma rozkaz, o tak to nazwę, samodzielnego startowania.
Goście programu Stary Rynek 1, Andrzej Bocheński i Piotr Barczak, komentowali przygotowania do wyborów samorządowych. Jak zaznaczali w Zielonej Górze, póki co mamy 5 okręgów wyborczych. W każdym z nich komitety muszą wystawić 7 kandydatów. 30% miejsc na liście jest przeznaczonych dla kobiet. To sprawi, że jakościowo listy będą mocne i szykuje się zacięta rywalizacja. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest ciasno, jest dużo chętnych, to tylko się cieszyć jakby z dobrodziejstwa. Ja myślę, że co do samych kandydatur bym się nie obawiał, bo walczymy rzeczywiście jakby o większość w Radzie Miasta, także to jest naturalne, że chcielibyśmy przynajmniej podwoić tą ilość radnych. Kandydatów już mamy sporo. Ludzi, którzy deklarują, że jeżeli dostaną propozycję, to z naszych list wystartują. Jest tylko problem decyzji właśnie takich, o których pan wspomniał, a więc no trzeba trochę kalkulować, tak? Trzeba trochę kalkulować, trzeba mieć na listach reprezentantów środowisk. To już niemal pewne, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Zielonej Góry będzie Piotr Barczak. Sam zainteresowany podkreśla, że oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły, ale Barczak zaznacza, że jest gotowy. Jeżeli by padła taka propozycja, były takie gdzieś wstępne oczywiście rozmowy, to oczywiście ja się tego podejmę, bo to z jednej strony jest duża nobilitacja, z drugiej strony duże też wyzwanie, z trzeciej strony pewnie niełatwe i doświadczenie, i sytuacja. Nie wiadomo, czy w wyborach samorządowych wystartuje Andrzej Bocheński. Radny Zielonej Razem nie tak dawno mówił o tym, że raczej zakończy pracę dla samorządu, ale jak dodał, w ostatnim czasie sprawy prywatne wywróciły mu życie do góry nogami. Sam czuje, że sił starczy mu jeszcze na jedną kadencję. Zmieniłem zdanie, zmieniła się moja sytuacja. Myślę, że na jedną kadencję jeszcze siły starczy, stąd ja będę deklarował, ale to nie jest decyzja, tak? Bo decyduje komitet wyborczy, z którego będę chciał wystartować. Program Stary Rynek 1 dostępny jest na stronie internetowej tvzg.pl w zakładce Publicystyka oraz w sieci kablowej UPC. A teraz będzie o życiu seksualnym. Lubuszan, z okazji walentynek, telewizję Zielona Góra odwiedził profesor Zbigniew Izdebski, znany seksuolog, który podzielił się pewnymi spostrzeżeniami. Otóż okazuje się, że Lubuszanie są zadowoleni ze swojego życia seksualnego, ale mają zastrzeżenia co do jakości seksu. Okazuje się także, że w Lubuskiem jest najwięcej rozwodów. Kwiaty, serca, balony i miłosne liściki. Walentynki to ten dzień w roku, w którym osoby zakochane przypominają o swoich uczuciach, a ci, którzy kochają skrycie, nabierają odwagi i wreszcie wyznają miłość. Walentynkowe wyznania to już za wami czy przed wami? Jak to wygląda? Przed nami jeszcze. No przed nami. No przed nami, no. Ale co będą, kwiaty, balony, jak to wygląda? Jeszcze nie wiadomo, na razie kino. Zobaczymy. Niespodzianki. Oczywiście. Tak. Partner jest, druga połowa gdzieś tam czeka? Nie ma niestety. To może do walentynki to dobry pomysł, żeby wykonać taki pierwszy krok? Właśnie jestem umówiona na kawę, więc może czas najwyższy. Idziemy właśnie do kina, oczywiście za nami walentynkowe wyznanie. No tu narzeczona się boi, przyszła żona, w czerwcu bierzemy ślub, więc świętujemy naszą miłość. Walentynki mają swoją magię, ale jak zaznacza seksuolog profesor Zbigniew Izdebski, o uczuciach, ale też cielesności, ci zakochani bardziej lub mniej powinni dyskutować nie tylko od święta. Wie pan, jesteśmy bardziej od innych zadowoleni z życia seksualnego. Dlaczego żyjąc w związku i nie pielęgnując miłości lub nie rozmawiając o sprawach sercowych i łóżkowych, po prostu się od siebie oddalamy? Izdebski podkreśla, że to normalne, że człowiek z wiekiem się zmienia, więc tej drugiej połowie mimo upływającego czasu trzeba przypominać o uczuciach. Co ważne, nie tylko w walentynki. Nie zostawiłbym tego tylko na same walentynki. Ten dzień powinien troszeczkę być bardziej romantyczny. Natomiast o tym można mówić w ciągu całego roku, dlatego że mówienie drugiej osobie, że mi się podoba, że jest ładna, że jest przystojny, że nawet jeżeli ma ktoś takie poczucie, że nie jest tak jak było dawniej, tak, że nasze ciało się zmieniło, ale troszeczkę nawet na gorzej, no to warto drugiej osobie o tym także
powiedzieć. Profesor Izdebski słynie z tego, że zagląda Polakom do sypialni, edukuje, rozwiązuje problemy, a przede wszystkim prowadzi badania. Między innymi sprawdzał, jak przynależność do konkretnej partii politycznej przekłada się na życie intymne Polaków. Pytany o to, czy Lubuszanie są zadowoleni z życia seksualnego, uśmiecha się i odpowiada, że statystyk się nie oszuka. Lubuszanie owszem są zadowoleni, chociaż z jakością seksu bywa różnie. Co warto podkreślić, że życie seksualne Polaków się zmienia. Coraz częściej kochamy się przy włączonym świetle, zaznacza Izdebski. Zdecydowana większość Polaków kocha się przy zgaszonym świetle, ale myślę, że to się zaczyna troszeczkę zmieniać, nie dlatego, że mamy tańszy prąd, tylko dlatego, że troszeczkę zmienia się nasza obyczajowość. Profesor zwraca też uwagę na dużą liczbę rozwodów w województwie lubuskim, ale bezpośrednio nie łączy tych danych z zadowoleniem z życia seksualnego Lubuszan. Zwraca za to uwagę na inną ciekawą statystykę, aż 10% Polaków żyje w związkach z kilkoma partnerami. Przestają się dogadywać z drugą połową i szukają partnera do dyskusji, a takie związki nabierają rozpędu. Często jest to trzymane w tajemnicy, ale coraz częściej przechodzi do porządku dziennego, a nawet jest akceptowane. My nieraz nie wierzymy, że możemy się drugiej osobie dalej podobać. A jak ja nieraz pytam pacjenta, na przykład swojego, no ale mówił pan swojej żonie, że się panu podoba. A mówię, no ale dlaczego pan nie mówił? No to skąd ona ma wiedzieć, że panu się dalej podoba? A na przykład pacjent odpowiada, no ale wiadomo, jakby mi się nie podobała, to bym z nią nie był. Profesor Zbigniew Izdebski był gościem Rozmowy Dnia. Program dostępny jest na tvzg.pl w zakładce Publicystyka oraz w sieci kablowej UPC. I zostajemy przy tematach sercowych, tylko teraz sprawdzamy, za co zielonogórzanie kochają Zieloną Górę. Na pierwszym miejscu bez dwóch zdań jest to oczywiście sport, a przyczyniają się do tego fantastyczne wyniki koszykarzy i żużlowców, ale Zielona Góra nie tylko sportem stoi. Za co jeszcze kochamy miasto? Proszę posłuchać. Dzik wsadzik i motomysz w Grodzie Bachusa w sercu miasta w towarzystwie prezydenta Zielonej Góry. Za chwilę będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia na tych pięknych tronach. Do dyspozycji jest pan prezydent miasta, pan Janusz Kubicki. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki kocha to miasto? Ja cóż, kocham to miasto, bo to jest najwspanialsze miasto na świecie. Ono jest bardzo przyjazne do życia, żyje się tutaj wspaniale, są wspaniali mieszkańcy. Bez nich to miasto byłoby smutne. Jak widać, potrafi być wesołe, potrafi być rozśpiewane, roztańczone. Potrafi kochać żużel, potrafi kochać koszykówkę. Tysiące ludzi przychodzą. Stąd nie wyobrażam sobie życia w innym mieście, bo jednak tutaj naprawdę żyje się wspaniale. Zielonogórzani kochają sport, a przede wszystkim kochają swoje miasto. Chyba nie ma lepszego dnia od walentynek, aby mówić o uczuciach. Walentynki to dzień zakochanych, a ja jestem zakochany w Zielonej Górze. Kiedyś miałem hasło i dalej ono obowiązuje. Kocham to miasto, kocham Zieloną Górę. Więc wszyscy, którzy kochają to miasto, kochają również siebie, mogą się przyjść, zrobić sobie zdjęcie przy naszym charakterystycznym punkcie, czyli przy Bachusie. Przygotowane są wspaniałe trony dla zakochanych. Są z nami żużlowcy, są koszykarze, czyli ci, którzy rozsławiają to miasto, a my za to ich kochamy. To będzie nasza nowa walentynkowa tradycja, podkreśla Janusz Kubicki. To z inicjatywy prezydenta na deptaku pojawili się koszykarze i żużlowcy, a kibice mogli zrobić sobie zdjęcie z idolami. Podstawa to jest w Zielonej Górze sport, tak? Na przykład speedway, koszykówka, teraz weszła na większe obroty, jak tu mówią, bo są w pucharach. Wylosowaliśmy Monako. Chodzę na każdy mecz, kibicuję i za to. Przez wnuczkę też zarażona żużlem, no i oczywiście z nią razem dopinguję wszystkich zawodników. Rzeczywiście, Zielona Góra sportem stoi, ten trzyma wysoki poziom, a działacze w klubach sportowych i zawodnicy podkreślają, że to m.in. zasługa dobrej współpracy z władzami miasta. To właśnie za takie podejście dziękują kibice z Zielonej Góry. Przede wszystkim tak, za stal, czyli Stelmet, tak, za prezydenta, który nam umożliwia tak wspaniały sport, no i żużel Falubas oczywiście, tak, no i za organizowanie tak wspaniałych imprez na przykład jak ta. Kapitan Stelmetu NABC Zielona Góra Łukasz Koszarek winny gród pokochał od pierwszego wejrzenia. W walentynkowym wyznaniu przed naszą kamerą zaznaczył, że kocha miasto za nowoczesne obiekty sportowe, za otaczającą nas zieleń, a przede wszystkim za cudownych kibiców. Kocham Zieloną Górę za naprawdę piękne obiekty sportowe, dzięki czemu mogę się rozwijać. Kocham Zieloną Górę również za to położenie. No, lokalizacja też jest bardzo dobra.
No i taki fajny klimat, że lasy otaczają Zieloną Górę i można naprawdę szybko wyjechać nad jezioro, także no poza tym no też kocham na pewno za tych ludzi, którzy mieszkają tu i jeszcze nie spotkałem się z żadną taką wrogą sytuacją, także to na pewno na plus. Zielonogórzanie, którzy wzięli udział w walentynkowym happeningu, z dumą paradowali po deptaku z takimi serduchami. Niemal wszyscy podkreślali, że Zielona Góra to miasto cudowne do życia. No jest piękna, jest taka urocza, nieduża, ale taka sympatyczna właśnie i tego. No bardzo, bardzo i propaguję, jeżeli jestem gdzieś tam poza Zieloną Górą na wyjeździe, to zawsze mówię, że kocham Zieloną Górę. To jest tak naprawdę moje miasto, tutaj mieszkam od urodzenia, jest dużo fajnych atrakcji, sport, który kocha mój syn, czyli koszykówka, żużel i jak tylko możemy, to uczestniczymy gdzieś w jakichś atrakcjach, żeby coś dziecko też miało radości i my również też. Specjalna galeria zdjęć, która powstała podczas happeningu, będzie w najbliższym czasie udostępniona przez Urząd Miasta. Szykuje się kolejna inwestycja w strefie aktywności gospodarczej przy trasie północnej, czyli na tzw. spalonym lesie. Zielonogórska firma Lumel zwiększa produkcję i zatrudnienie, a dobre wyniki finansowe firmy zmotywowały szefostwo do podjęcia decyzji o budowie zupełnie nowej hali produkcyjnej. Ta ma kosztować nawet 30 milionów złotych. Jest jeszcze ciekawostka, obok hali produkcyjnej stanie mniejsza hala sportowa dla pracowników. Zielonogórski Lumel rozszerza produkcję, zwiększa zatrudnienie i rozbudowuje zakład o nową halę produkcyjną, która stanie w sąsiedztwie obecnego zakładu w strefie aktywności gospodarczej na tzw. spalonym lesie. O ambitnych planach rozwoju firmy poinformowali dziś podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent miasta oraz prezes Lumelu. Cały czas się rozwijamy, zwiększamy obroty, jesteśmy coraz bardziej widoczni na świecie, rozbudowujemy zakład. Nowa hala pozwoli nam zatrudnić operatorów maszyn, inżynierów i marketingowców. To będzie nowoczesny obiekt z pełnym zapleczem socjalnym. W czasie spotkania prasowego prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki wrócił do głośnej sprawy sprzed kilku lat. Wówczas mówiło się o tym, że prywatyzacja Lumelu doprowadzi do zlikwidowania zakładu. Podjęto nawet próby ratowania Lumelu, tak aby nie podzielił losów winiarni czy Zastalu. Dziś po dawnych zawirowaniach nie ma już śladu. Lumel rozwija się bardzo dynamicznie. Roczne obroty firmy to 140 milionów złotych. Szacuje się, że w 2020 roku wzrosną do 250 milionów. Pamiętam, jak kilka lat temu wszyscy mówili, że Lumel upadnie, Lumelu nie będzie. Ja mówiłem, że będziemy walczyć o to, żeby Lumel przetrwał i jak widać walczyliśmy z pozytywnym skutkiem. Cieszę się, że pan Golia, który zakupił tą firmę, rozwija ją cały czas. Zielonogórski Lumel obecny jest na całym świecie. Kolejne biura zajmujące się marketingiem jak grzyby po deszczu wyrastają w różnych zakątkach globu, m.in. w Rosji czy Arabii Saudyjskiej. Otworzyliśmy kilka nowych biur, m.in. w Rosji, w Arabii Saudyjskiej. W Niemczech otworzyliśmy w zeszłym roku i naprawdę bardzo dobrze nam się te biura rozwijają. To właśnie dynamiczny rozwój firmy zmotywował zarząd do podjęcia decyzji o rozbudowie Lumelu. Nowa hala produkcyjna to 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a wartość inwestycji szacuje się na 30 milionów złotych. Pracę znajdzie tam 150 osób. Ciekawostką jest to, że obok hali produkcyjnej Lumel zamierza wybudować halę sportową. Lumel Arena zadba o kondycję pracowników. Znajdzie się tam m.in. boisko do koszykówki i siłownia. To będzie pierwszy zakład, przy którym właściciel tego zakładu buduje obiekt rekreacyjny, buduje halę sportową dla pracowników, gdzie będą mogli pograć w kosza, będą mogli pójść na siłownię, więc coś niespotykanego. Życzę sobie, aby wszystkie firmy w ten sposób postępowały. Obok zakładu powstanie Lumel Arena, to będzie taki multisportowy obiekt dla pracowników, w którym będą mogli grać w tenisa, grać, będzie tam siłownia, taki po prostu multisportowy, żeby można było się zrelaksować. Po pracy, w czasie wolnym i to będzie dla pracowników i ich rodzin. Lumel w Zielonej Górze to dwa zakłady. Ten w strefie aktywności gospodarczej produkuje odlewy wykorzystywane na przykład w branży motoryzacyjnej. W budynku Lumelu przy Sulechowskiej produkowane są urządzenia pomiarowe. Teraz kolejna inwestycyjna informacja w magazynie Minął Tydzień, mianowicie sprawdzamy, jak postępują prace przy budowie nowoczesnej hali do koszykówki, w której trenować będą kadeci. Inwestycja przy Amelii rośnie w oczach. Ja przypominam, koszt tej inwestycji to ponad 12,5 miliona złotych, a 2 miliony złotych do budowy nowoczesnej hali do koszykówki dołożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Koszykarze z Telmetu NIBC Zielona Góra z każdym sezonem zaskakują, cały czas tworzą nietuzinkową historię zielonogórskiego basketu, a faza pucharowa Ligi Mistrzów tylko udowadnia, że koszykówka w Zielonej Górze stoi na europejskim poziomie. Na mecze Ligi Mistrzów oraz mecze Polskiej Ligi Koszykówki do Centrum Rekreacyjno-Sportowego przychodzą tysiące kibiców. Dla wielu nie tylko najmłodszych zielonogórzan zawodnicy z Telmetu to idole. A patrząc na to, co dzieje się w obiektach sportowych, śmiało można powiedzieć, że Zielona Góra koszykówką stoi. Stąd decyzja władz miasta o budowie nowoczesnej hali do koszykówki, w której będą trenować dzieci. Mamy profesjonalny obiekt dla ligowych zawodników, musimy więc przygotować obiekt do trenowania dla ich następców, uśmiecha się prezydent miasta Janusz Kubicki. Mam nadzieję, że oczywiście infrastruktura sportowa również będzie się rozwijać i również będą powstawały nowe obiekty sportowe. Hala do koszykówki dla młodych koszykarzy jest potrzebna. Setki dzieciaków garnie się do koszykówki, z czego się bardzo cieszę, że garną się do sportu. My sprawdzamy, jak postępują prace. Przypominamy, w ramach tej inwestycji przy ulicy Amelii powstaje obiekt treningowy o powierzchni użytkowej prawie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych dla dzieci i młodzieży. Znajdą się tam trzy parkiety, na których jednocześnie będą mogli trenować kadeci. Z hali skorzystają też młodzi ze SKM-u Zastali i Akademii Mistrzów Koszykówki Minibasket. W hali będzie możliwość rozstawienia widowni na blisko 600 miejsc. Jesteśmy dużym miastem i to wstyd, żebyśmy nie mieli takich obiektów. Tak samo jak wstydem jest to, że nie mamy lodowiska krytego. Jest zima, a nie ma gdzie się poślizgać. To wstyd. I wierzę w to, że to również zmienimy. Hala do koszykówki wypełni lukę w mieście, ponieważ zainteresowanie koszykówką jest tak duże, że młodzież, która trenuje, ma problem z tym, aby w dogodnych terminach dostać się na halę. Ja mam co chwilę jakieś zapytania o halę, o koszykówkę, o siatkówkę, o to, żeby zimą sobie czy w piłkę pograć. I naprawdę jest ciężko. My na swoich obiektach mamy praktycznie, na Urszuli mamy 100% obłożenia, na innych halach to samo. Prezydent miasta Janusz Kubicki dodaje, że w Zielonej Górze odpowiednie warunki do prowadzenia treningów przygotowano już m.in. lekkoatletom i tenisistom, a w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się też kilka obiektów o charakterze uniwersalnym. Brakowało nam zaplecza dla koszykówki, a cały czas myślimy też o piłce nożnej, zaznacza prezydent. Chciałbym, żeby każda dyscyplina miała swój własny obiekt. Tenisiści mają, lekkoatleci mają, akrobaci mają. W tej chwili będą mieli koszykarze. Mam nadzieję, że przyjdzie również czas na piłkarzy nożnych, aby oni również mieli swój własny obiekt. Budowa nowoczesnej hali do koszykówki kosztuje 12,5 miliona złotych. 2 miliony złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obiekt prawdopodobnie będzie gotowy w październiku. To może być najnowocześniejsza placówka oświatowa w regionie. Władze Zielonej Góry mają pomysł na to, jak zagwarantować dostęp do placówek oświatowych mieszkańcom dynamicznie rozwijających się osiedli. Prawdopodobnie w biurowcu zlokalizowanym przy skrzyżowaniu Batorego i Energetyków będzie zlokalizowana 8-klasowa szkoła podstawowa. To będzie nowoczesny obiekt połączony z dużym parkingiem i boiskiem szkolnym. Ta inwestycja może kosztować nawet 30 milionów złotych. W charakterystycznym biurowcu przy skrzyżowaniu ulicy Batorego i Energetyków swoją siedzibę ma kilka podmiotów. To właśnie w tym obiekcie władze miasta widzą ogromny potencjał. To może być najnowocześniejsza placówka oświatowa w regionie, a co ważne, szkoła, która zabezpieczy edukacyjne potrzeby mieszkańców tej części Zielonej Góry. SP11, czyli jedna z największych podstawówek w mieście, nie jest z gumy, a na osiedlu Zastalowskim i przy ulicy Obywatelskiej budowane są kolejne mieszkania. Dzieci w wieku szkolnym muszą mieć szkołę w zasięgu ręki i do tego będziemy dążyć, podkreśla prezydent Zielonej Góry, który podzielił się ambitnym pomysłem. Rozwija nam się część miasta, gdzie powstają nowe budynki na osiedlu Zastalowskim, Czarnkowo, więc coraz więcej jest tam planowanych. W obecnych placówkach niestety już się nie mieścimy. Stąd szukaliśmy nowego pomysłu, co zrobić, gdzie tą szkołę wybudować, bo jest tam ona niezbędna. Ta inwestycja może pochłonąć nawet 30 milionów złotych. Przy szkole ma być zlokalizowany duży parking oraz nowoczesne boisko. Placówka będzie 8-klasowa, na każdym poziomie nauczania zaplanowano 3 oddziały, a podstawówka będzie połączona z przedszkolem. Dla najmłodszych przygotowanych będzie 6 oddziałów. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie kwestia zakupu nowego obiektu, czy obiektu, który funkcjonuje u zbiegu Energetyków i Batorego, gdzie kiedyś był jednorazowy instrument, ponieważ ten obiekt jest dobrze skomunikowany. Budowa obiektu na ulicy Ludowej, która była w pierwotnym planie, powodowałaby duży dyskomfort mieszkańców osiedla, a tutaj uda się to zrobić, tam jest 1,5 hektara, więc myślę, że docelowo nie tylko i wyłącznie szkoła, ale również przedszkole nam się tam zmieści.
Co ważne, nowoczesna szkoła w tej części miasta pozwoli też zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Czarkowa, które rozwija się bardzo dynamicznie. Janusz Kubicki słusznie zwraca uwagę, że w najbliższych latach przybędzie tam kilkaset mieszkań. Dlatego niewykluczone jest, że oprócz przygotowania nowoczesnej placówki na energetyków, władze miasta w najbliższych latach będą budować także szkołę na Czarkowie. Koszt inwestycji jest szacowany na jakieś 30 milionów złotych. Pieniądze są w budżecie wpisane. Wierzę w to, że jeszcze w tym roku inwestycja się rozpocznie koło kwietnia, bo projekty już przygotowujemy. W tej części po prostu musi być szkoła i myślę, że to niestety nie będzie ostatnia. Niestety, bo to są drogie inwestycje. Będzie musiała być jeszcze wbudowana kolejna bliżej osiedla Czarnkowa, bo tam znowu buduje się kilkaset mieszkań. Jak budują się mieszkania? To są dzieci. Jak są dzieci, no to jest potrzebna szkoła i tam też będziemy budować, ale to myślę, że gdzieś w roku 2019 w 2020 rozpoczniemy kolejną szkołę. Szkoła podstawowa w budynku przy energetyków prawdopodobnie będzie oznaczona numerem 10. Pierwszy dzwonek przewidziany jest z początkiem września 2019 roku. Wspólne listy kandydatów do Sejmiku Województwa i do Zielonogórskiego Ratusza oraz zupełne zaskoczenie, czyli wspólny kandydat na prezydenta miasta Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. PO i Nowoczesna razem wystartują w wyborach samorządowych. Do tej koalicji Platforma Obywatelska wnosi doświadczenie w postaci samorządowców, którzy w regionie działają od kilkunastu lat, a Nowoczesna powie w świeżości i nieco inne spojrzenie na region. Pytanie tylko, czy to wystarczy do tego, aby zdominować wybory samorządowe do Sejmiku. Chcemy współpracować, mam nadzieję, że to będzie dobra, bardzo dobra, partnerska, równoważna współpraca z wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem dla dobra publicznego. Nowoczesna cieszy się poparciem coraz większym, mamy coraz więcej osób rozpoznawanych publicznie, także mam nadzieję, że taka koalicja, która co do idei, sposobu, w jaki powinny być prowadzone sprawy, polityka w województwie lubuskim się zgadzają. Myślę, że jest tą koalicją, która wygra przyszłe wybory samorządowe. Zarówno senator Waldemar Sługocki, szef Platformy w Lubuskiem, jak i poseł Paweł Pudłowski, szef Nowoczesnej, są przekonani, że wspólne listy do Sejmiku Województwa pozwolą osiągnąć sukces. Ten mają zagwarantować nie tylko mocne nazwiska na listach wyborczych, ale przede wszystkim wspólny program dla Lubuskiego. Nie tak dawno Nowoczesna prezentowała swój dekalog priorytetów dla Lubuszan, a Platforma Obywatelska nanosi już ostatnie szlify na jeszcze ciepły program wyborczy. Platforma Obywatelska ma program wyborczy na wybory samorządowe zarówno na szczeblu województwa lubuskiego, jak i na szczeblu wcześniej krajowym przyjęliśmy taki program, ale także opracowujemy programy, takie zręby tego programu na poziomie powiatowym dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, tam gdzie funkcjonują, działają struktury Platformy Obywatelskiej. On jest gotowy, tak jak zapewniałem. W tej chwili trafił do Warszawy, do centrali. On teraz jest okraszany czy wbijany w określony layout, odpowiednie grafiki są konstruowane. Szefowie Nowoczesnej i PO deklarują, że w wyborach samorządowych do Rady Miasta również idą pod rękę. Będą wspólne listy i jeden kandydat na prezydenta miasta. Platforma swojego kandydata wskaże w prawyborach. Nowoczesna na dniach też będzie miała zdefiniowane nazwisko kandydata lub kandydatki. Później wspólnie zdecydujemy, na kogo postawimy, tłumaczą szefowie ugrupowań. Mamy preferencje wewnątrz Nowoczesnej. Czekamy na taki sam wybór ze strony Platformy Obywatelskiej. Platforma wybrała sposób prawyborów jako wyboru prowadzącego do tego najlepszego kandydata, którego będą mieli do zaoferowania. Wówczas siadamy i decydujemy, którego kandydata popieramy wzajemnie. Jestem przekonany, że znajdziemy wspólnego kandydata, który na pewno nas nie podzieli. Znajdziemy takie rozwiązania, które będą wspólne i wtedy zaprezentujemy tego kandydata państwu. Czy dla Nowoczesnej decyzja o wspólnym starcie w wyborach samorządowych z Platformą Obywatelską nie jest gwoździem do trumny? Poseł Paweł Pudłowski owszem podkreśla, że widzi pewne zagrożenia, ale jak dodaje, wybory samorządowe toczą się nie o stołki i nazwiska kandydatów, tylko po to, żeby kształtować politykę rozwoju regionu. Razem możemy zrobić więcej i stąd decyzja o wspólnym starcie, dodaje. Widzę tutaj więcej szans, choć oczywiście są pewne też i ryzyka. Kandydata na prezydenta Zielonej Góry z ramienia koalicji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej poznamy prawdopodobnie w połowie marca. Lubuskie walczy z rakiem. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie ekspertów z zakresu onkologii. Rak to nie wyrok, traktowany jest jako choroba przewlekła, podkreślają eksperci, którzy zaznaczają, że polska medycyna coraz lepiej radzi sobie z nowotworami.
W tym roku po raz 18 obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Ten dzień jest okazją do refleksji nad stanem zdrowia, zmian nawyków żywieniowych, zwiększenia aktywności fizycznej oraz zaplanowania działań profilaktycznych. Eksperci są zgodni, profilaktyka i cykliczne wykonywanie badań, szczególnie w przypadku nowotworów, które późno dają wyraźne objawy, to najlepsza recepta na zdrowie. Mam pacjentów, którzy do mnie trafiają z chorobą nowotworową i kwalifikuję ich do chemioterapii. Tak widzę pacjentów, którzy mają 90 parę lat to zawsze, i są w dobrej kondycji, lepszy niż jeden 50-latek, to ja zawsze się pytam, co oni robili. Tak po 20 latach pracy mogę powiedzieć, że oni nie palili papierosów, stąd szczupli i zawsze się ruszali. To są jakby takie trzy najważniejsze rzeczy według mnie, które są takie istotne, żeby żyć długo i szczęśliwie. Zdiagnozowany rak to nie wyrok, a leczenie nowotworów jest coraz skuteczniejsze. Jak słyszymy, nowotwory są klasyfikowane jako choroby przewlekłe. Obecnie w leczenie onkologiczne zaangażowanych jest coraz więcej podmiotów. Chodzi nie tylko o opiekę medyczną, bo dzięki zaangażowaniu w proces leczenia, na przykład psychoonkologa, pacjent z ciężką diagnozą nie wpada w depresję, a wręcz przeciwnie, zaczyna skuteczną walkę z chorobą, a często zmienia swoje życie. Wielu pacjentów tego doświadcza, że można spojrzeć na chorobę onkologiczną i na to, co się dzieje po chorobie, bardziej świadomie, czyli zacząć przyglądać się sobie, swojej rodzinie, przyglądać się swoim potrzebom, swoim zapotrzebowaniom, zainteresowaniom, realizować siebie. Marszałek regionu Elżbieta Polak niejednokrotnie podkreśla, że w województwie lubuskim priorytetem jest zdrowie. Potwierdzeniem tych słów jest chociażby projekt Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom. To wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy i piersi. Wciąż niestety należymy do tej niechlubnej elity wysokiej umieralności z powodu raka. Dlatego samorząd województwa wprowadził specjalne działanie, finansujemy tę profilaktykę w tym roku w zakresie raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi. Odbędziemy kongresy, takie pikniki zdrowia w każdym powiecie, przebadamy 6 tysięcy osób. Organizując w Urzędzie Marszałkowskim Światowy Dzień Walki z Rakiem, marszałek regionu do współpracy zaprosiła m.in. Fundację Black Butterflies Ewy Minge. Fundacja prowadzi w Zielonej Górze Dom Życie. To placówka, która pomaga pacjentom onkologicznym, a walka z nowotworami toczy się tam na wielu frontach. Kluczem do sukcesu jest realizowanie swoich pasji i skupienie uwagi na sobie, a nie na chorobie. W tym pomagają na przykład wyjazdy do spa. Mamy zajęcia malarskie, plastyczne, mamy zajęcia robienia biżuterii, mamy zajęcia projektowania, mamy zajęcia szycia od kitir, mamy zajęcia fotograficzne, mamy zajęcia ceramiczne. Mamy tych zajęć, mamy dekupaż, mamy filcowanie, mamy gabinet kosmetyczny, gdzie nasi podopieczni zupełnie za darmo korzystają z dobrodziejstw właśnie gabinetu kosmetycznego. Co roku nawet 150 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową, a 90 tysięcy ludzi umiera z powodu raka. Tak minął tydzień w telewizji Zielona Góra. Pięknie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.